Ojcze niebieski, proszę, włóż w moje usta słowa, słowa życia dla tych wszystkich, którzy Ciebie szukają, Panie. Aby każde zagubione serce, Panie, w tym świecie, aby każde serce, które szuka wolności, mogło być otwarte przez moc Ducha Świętego dla chwały Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Ojcze, o to Cię proszę i uwielbij w tym siebie. A był pewien człowiek z faryzeuszy imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić tych cudów, które Ty czynisz, gdyby z Nim nie był Bóg. Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli ktoś się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem zapytał go: Jakże może się człowiek narodzić, będąc stary? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała jest? Co narodziło się z ciała jest ciałem, a co narodziło się z ducha jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, gdzie chce i słyszysz jego głos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Boże, błogosław każdego, kto słucha. Kochani, Ewangelia o Jezusie Chrystusie. Dobra nowina dla wszystkich, którzy szukają wolności. Nie jesteśmy tutaj, aby oferować wam nową religię. Jesteśmy tutaj, aby głosić wam żywego Jezusa Chrystusa, Boga, który przyszedł w ciele, aby nas wykupić, nasze winy. Aby uczynić nas wolnymi ludźmi. Nie ludźmi religii, ale wolnymi. Może jesteś niewolnikiem pornografii, może jesteś niewolnikiem alkoholu, kłamstwa, zdrady, może jesteś niewolnikiem i kradniesz, może jesteś niewolnikiem i plotkujesz. Zadaj sobie sam pytanie w swoim sercu, czy chcesz być wolny od tego. Nie musisz do nas przychodzić, możesz po prostu sam w sercu zadać sobie to pytanie. Może masz inne zniewolenia. Może masz po prostu dość części swojego życia, może całego życia. Może masz dość tego, czego nie możesz pokonać. Chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus jest w stanie uwolnić ciebie od wszystkiego. I to zrobił w moim życiu. On powiedział, że kto pragnie, niech przyjdzie do Niego i pije. My jako ludzie świadomi, jako ludzie z wolną wolą decydujemy, co chcemy czynić, ale konsekwencje naszych wyborów już nie zależą od tego, już my nie decydujemy, czy one przyjdą, czy nie. One przyjść muszą. Jeśli wybieramy drogę właściwą, Bóg będzie to błogosławił. Jeśli wybieramy to, czego pragnie nasza pożądliwość, nasze ego, które chce być w centrum, zamiast dobrego Boga, za to również płacimy cenę. I kłamstwem jest, kiedy słyszycie, że karą za grzech jest śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć, czyli wynik twoich wyborów generuje należność, którą Bóg dla ciebie ma, ale stawia przed tobą życie. Życie, które jest w Jego Synu. Jeśli chcesz zakosztować wolności w Jezusie Chrystusie, ukorz się przed Nim i wyznaj Mu swoje grzechy, gdyż On wykupił nasz dług, dług naszych grzechów. Jeśli posiadasz faktyczny dług, ktoś nie może go wykupić, dopóki nie dowie się, jaka to jest kwota, gdzie trzeba ją uregulować. I tak samo z Bogiem. Jeśli chcesz, aby On zapłacił za twoje grzechy, wyznaj Mu każdy grzech, każdą nieprawość twojego serca i poproś Go o zbawienie, a On to uczyni. On nie jest drogą do religii, ale jest drogą do wolności. Zastanów się, czy ty chcesz dla siebie tej wolności. Może słuchasz mnie i myślisz,
stanął facet i opowiada, żebym zajął się religią. Nie mówię ci o tym. Mówię ci, żebyś był wolnym człowiekiem w Jezusie Chrystusie. On jest Panem całego wszechświata i On wie, jak ułożyć twoje życie. On wie, jak ci pomóc, a przede wszystkim On zapłacił krwią, abyś ty mógł być zbawiony, ale ty o tym decydujesz. Nie On, ty o tym decydujesz. Czy chcesz przyjąć Jego zbawienie? Przyjąć ofiarę Jego świętej krwi zapłaconą za ciebie? Odpowiedz sobie sam, jeśli pragniesz żyć dla Niego, jeśli pragniesz zostawić swoje stare życie, po prostu zawołaj do Niego. Powiedz Mu, aby pomógł ci się odwrócić od każdego grzechu i każdy grzech wyznaj Mu, a On cię uwolni. On tego chce bardziej niż ty. Ale pamiętaj, to ty decydujesz o finale twojego życia. Więc oddaj Jemu swoje życie, bo On ma o tobie, On ma dla ciebie najlepszy plan w każdej dziedzinie. Jeśli odrzucisz Jego zbawienie, już nie ma ratunku. Pamiętaj, że ty o tym decydujesz. Chwała Jezusowi. Amen.